CK, witamy, tak, fajnie się chłopaki bawią, tak, ale to nie u nas. U nas jest poważne granie, jakieś tam zabawy. Cała zajazd przepraszam, z jego instalokowanie. Nawet nie miałem okazji w ogóle zastanowić się nad resztą wykluczeń i Rob Saviors Club od razu zaznacza nam dwa piki na pozycję dżunglera oraz strzelca. Zaja dostała te wzmocnienia tam na attack speed. Coś tam fajnie to działa, ale trzeba pamiętać o tym, że Zaya jest taką postacią, jeśli chcesz robić O, coś. Talon. Tylko pytanie, co z tego wyjdzie. Teraz wejście w Vel'Koza i on właśnie miał być tutaj ofiarą wcześniej Talona, ale udało się to Warusowi, no, zawodników Enraxu na wardzie, ale pytanie, co z tego wyjdzie, bo w tym momencie Dompong dojeżdżany po raz drugi, no i raczej nie widziałbym tego, chociaż w tym momencie Zastanawiam się Modi właśnie, było. co Modi kombinuje, bo zbajtował rywali, jakoby nie Okej, było go na ale. dolnej alei. Udaje się wyciągnąć flesza, ale czy to nie będzie katastrofa, moi drodzy, bo Luntir zagrywa od razu swoją super umiejętność, nie ma żadnych defensywnych możliwości. Zapłaci za to wszystko z życiem. Akcja miała być przygotowana, taka na partyzanta, wyszła nie najlepiej, ale na Danza. szczęście pojawia się jeszcze Danza z super umiejętnością. Imperator wjeżdża i zaczyna wysycać ze wszystkich Uuu. życie tych obrażeń. Naprawdę jest bardzo, bardzo dużo pytanie, tylko czy Kończ. wystarczająco, by pozbawić wszystkich? Wydawać by się mogło, że Popali się. przelet drużyny Enrax przeżyje nad łezką. Okej, Tutaj z ale tymi statystykami wait a minute. życia nie bał się wejść bardzo agresywnie. Tutaj mamy obrazek Talona, który no, chciał bardzo walczyć na Vel'Koza i różdżka wieków, mityczne przedmioty faktycznie Azji. zaczynają nam wjeżdżać, a Mazi takim nie najlepszym ekwipunkiem i nie najlepszą sytuacją. O. Wywrotka. Tylko pytanie, czy będą jeszcze na kolejne wywrotki, bo w tym momencie Tylon, proszę bardzo, wchodzi po swoich No i przeciwników. tylko może, aby dać swojej drużynie jakąkolwiek przewagę. Również PMK skorzysta z tej okazji, bo Luftir, to by tutaj nie mówić, prezentował eliminację. Dobra riposta, która zatrzymała unieruchomienie, oznacza dość prostą eliminację. Może być lepszym pomysłem, Smok padnie w ręce Europe Saviors Club. I pytanie, czy mają zamiar z tego uciekać, ponieważ ich Genesis tutaj pcha się do bójki praktycznie całą drużyną przeciwną. Danza. Bez żadnego strachu. Wchodzą, kasują przeciwnego dżunglera. W tym momencie widzimy, że PMK z problemami. Ta Fiora wcześniej wytańczyła w sytuacji 1 na 2, czy wytańczy w sytuacji 1 na 5. Musimy tutaj gonić tier 1 na midzie, bo już jej nie posiada. Ciekawie rozgrywane spotkanie. Widzimy, że zaczyna się Okej. testowanie limitów, może nawet Fiora. lekkie wygłupianie, może nawet podejmowanie zbędnego ryzyka. Na Europe Saviors nie będą tutaj, tanio skóry nie sprzedadzą. I dzieje się właśnie to, czego oczekiwałbym od drużyny Enrax, Okej. ale o tym może za moment, bo nie oczekiwałem, iż chwilą da się tak mocno wyłapać. Bardzo mało punktów zdrowia, jeśli chodzi o asasyna drużyny niebieskiej, więc część obrażeń jest Danza. nieosiągalna. I Danza w tym momencie łapie przepysznego kąska. Naprawdę ciężko będzie podejść formacji Jendra. Popatrz, jak dużo rzeczy właśnie tutaj leży na ziemi. Vel'Koz raz za razem. Zaya rozkłada fiurka, a w razie czego, jeśli zdecydujesz się wejść bardzo agresywnie, przypominam, iż Danza ma już 10 staków na Road of Ages. To jest naprawdę bardzo, bardzo silny Swain, którym nie chciałbyś walczyć 5 na 5. Chyba że masz konkretny pomysł. Ultimate zagrany, Danza przyjmuje sporo obrażeń, ale zagrywa swój Ultimate i teraz będzie totalnie zdołował drużynę przeciwną na dole. Wytrzymuje naprawdę dużo i nie daje się poskromić. Powiem więcej, błysk do przodu. Danza będzie szukał jeszcze więcej i w końcu Modibu znajduje pierwszy reset i wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym formacja Enrax żałuje, że podeszli do walki. 5 na 5, podeszli do tego teamfightu z nadzieją być może wyrównanego starcia, ale nie ma mowy o wyrównanym starciu, kiedy Danza jest tak rozpędzony. I ale świetnie teraz podeszli do tego wszystkiego, w szczególności, że mieli Fiorę na plecach i wydawało się, że może ta flanka, może tutaj wyeliminowanie niektórych osób z tego właśnie tyłu da to upragnione zwycięstwo, ale... Pytanie, czy to nie będzie kość niezgody, moi drodzy, ponieważ PMK ruszył po tę strukturę, wiedział, jaką ona ma wartość w złocie, natomiast pytanie, czy zdaje sobie sprawę, jaką wartość dla drużyny przeciwnej ma jego nieobecność przez 40 sekund, kiedy Baron Nashor stoi. No i teraz tylko jedno podstawowe pytanie, czy Enrax będzie próbować przerwać tego... Jest Ultimate Sejuani? Dokładnie. Ogólnie jest Sejuani, zacznijmy od tego. Jest po prostu Smite, jest opcja jeszcze tego podkradnięcia, jest opcja po jakiś, w jakiś sposób tego przerwania. Tylko z drugiej strony, patrząc na kompozycję, no masz takiego na przykład Heimerdingera, wolałbyś być w tym picie i bronić tego, niż po prostu próbować atakować. I teraz Talon, Twilon oraz Mazi próbują gdzieś tam wejść. Twilon już w tym momencie wchodzi, będzie próbować wyłapać przynajmniej jednego zawodnika, ale to się totalnie nie udaje i jeszcze Mazi wchodzi, ale ten Baron Mazi jeszcze nie... To nie jest ten czas, żeby wchodzić. Ale pojawia się także i pierwsze zabójstwo i jest oczywiście w jego, zabezpiecza sobie na spokojnie tego Barona Nashora i pytanie, czy będzie też zabezpieczenie kolejnych osób. No
Myślę, że tutaj na spokojnie będą w stanie sobie zabezpieczyć tego smoka. No chyba, że jednak Mazi będzie gdzieś tu jeszcze próbował szukać jakiegoś właśnie podebrania, no ale widzimy Danzo cały czas, jak ten wartownik stoi przy tym tak naprawdę smoku Baron, przepraszam, Dragon Picie i próbuje jeszcze gdzieś tutaj wyłapywać swoich przeciwników. Featherstorm złapany i Danzo wchodzi w swoich przeciwników i ten generał się nie zatrzymuje, ten generał nie bierze jeńców. Czują się tak samo pewnie, jak przed podejściem do tego oblężenia. Za moment Michale może upaść na inhibitor. Chyba, że drużyna niebieska wymyśli sposób, żeby to wszystko obronić. Ale Danza był w stanie zrunować 3 osoby. I to jest mimo wszystko koniec drużyny Enrak. Tutaj nie ma czego zbierać. Nie ma możliwości obrony. Jeden zły krok, jeden zły ruch, jedno złe posunięcie szachowe. I nagle rywal mówi szachmat. I koniec tak naprawdę tego spotkania. Wydawało nam się na początku, że to wszystko jest takim Resident Sleeperem. Będziemy tutaj przechodzić powoli do tego wszystkiego, ale w pewnym momencie Saviors podkręca. Tutaj nam schodzi z tej dwójeczki, wchodzi od razu na czwórkę i później czwórka, piątka, a mam wrażenie, że i nawet szóstka, bo ten samochodzik ma też 6. bieg i właśnie go wrzucają.